Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek z TOTSów La Liga. Chyba z najlepszych TOTSów, jakie będą podczas w ogóle tej edycji FIFA. Są po prostu fantastyczne. I dzisiaj będzie moja darmowa paczka za wymianę Team of the Season. Będzie to paczka 25 zawodników 84+. Ale to będzie oczywiście po omówieniu kontentu, którego dostaliśmy naprawdę dość sporo. Zaczniemy od zadań sezonowych. Tutaj pojawiło się naprawdę bardzo fajne jedno zadanie sezonowe. Jest to dotyczące draftu, gdzie dostajemy żetony draftu. Ogólnie teraz, gdy się zalogujecie do gry, dostaniecie darmowy żeton draftu i później przez kolejne wygrane dostajecie kolejne żetony, więc możecie sobie robić je tak naprawdę na okrągło za darmo. I przypominam, że to zadanie można robić na drafcie offline, czyli nie trzeba grać draftów online. Na spokojnie możecie sobie zrobić na najniższym poziomie, po prostu strzelić bramkę i odłożyć pada i wam to zaliczy. I kilka paczek naprawdę bardzo fajnych tutaj jest do zebrania. Za sam koniec jest paczka za 100 000, więc jak ktoś lubi draft, to polecam, bo naprawdę warto. Ja też raczej nie będę robił wszystkich, ale kilka na pewno sobie zrobię. Szkoda, że jest to tylko na 5 dni, bo jest to jednak troszeczkę mało jak na rozegranie 28 meczów. Powinno być to na troszeczkę dłużej, wydaje mi się, że za 2 tygodnie. I jeszcze zostaliśmy z Sarabię, ale tego raczej robić nie będę. Raczej to tylko pod jakieś SBC. I chyba tyle, jeżeli chodzi o nowe rzeczy w zadaniach scenowych. Dzisiaj nic nowego nie dostaliśmy. Nie ma pucharu La Liga jeszcze, nie wiem dlaczego, powinien być. Z Bundesligi i Premier League był właśnie w poniedziałek, ale teraz nowego z La Ligi nie ma, więc przejdźmy do SBC. I tutaj przedwczoraj pojawił się pojedynek Sensi z cash dropem i są to bardzo tanie SBC. Jeżeli traficie podczas tego tygodnia, podczas 2 kolejnych dni, jakieś karty wysokocenne niewymienne, to można sobie to je spokojnie sobie wrzucić, bo są dwa składy 82 i 83 tutaj. I tutaj jest 82 i 84, więc bardzo fajne, tanie SBC. Tą paczkę, tak mówię, później sobie zrobimy. A dzisiaj dostaliśmy powtarzalne player piki i niestety po raz pierwszy nie są to player piki z danej ligi. Nie, są na szczęście, myślę, że nie będzie. Paczka 2 rzadkich piłkarzy, ok, czyli nie ma player pików, tylko są teraz paczki z danej ligi 80+, ale i tak raczej będę wolał robić player piki. Zobaczmy, jaki kosz zrobili, bo gdy było to Bundesliga, były same rzadkie karty. Ok, teraz są to tylko 3 rzadkie karty i ogólnie jest 9, więc tych player picków na pewno na kolejny odcinek, myślę, że ze 30-40 zrobimy. W dzisiejszym odcinku myślę, że zrobię też kilka, ale nie za dużo. Myślę, że więcej będziemy robili w kolejnych odcinkach. Rozbudowa premium z La Ligi to będziemy robili prawdopodobnie w czwartkowy lub piątkowy odcinek. Tak, jest to co tydzień i chyba będzie to tyle. Nie, jest jeszcze rozbudowa La Liga 7 zawodników 81+, i można to zrobić 2 razy i to też na pewno sobie w dzisiejszym odcinku zrobimy. Jaka ocena? 84 bez informa, bez TOTS-a, więc bardzo, bardzo tanie. I to też sobie na pewno dzisiaj zrobimy, ale to po otwieraniu paczek, być może jakiś duplikat się trafi, będzie od razu gdzie wrzucić. Chyba jest to tyle, jeżeli chodzi o nowy content, więcej tutaj nic nie widzę. Paczkę z żetonem draftu, jeszcze macie powtarzalne SBC, można sobie zrobić 4 razy ten żeton, tu jest to chyba warte jakieś, nie wiem, 5 czy 6 000, więc też na pewno można sobie zrobić. I to chyba najważniejsze, największe SBC, jakie dostaliśmy do tej pory chyba. Moment 93+, ale jest bardzo, bardzo drogie, ale też na pewno to zrobię, bo gdzieś będę musiał wrzucać te duplikaty, ale trochę naprawdę przesadzili. 2 składy 89, 2 składy 88, jak na ten etap FIFA naprawdę jest to dużo, dużo za dużo i wam to odradzam. Polecam sobie poczekać na jakieś inne SBC ikonę, powinno się pojawić w kolejnym tygodniu, możliwe, że będzie jakiś to player pick i na pewno powinien być troszeczkę tańszy, ale to na pewno zrobimy, myślę, że w piątkowym odcinku razem z nowymi TOTS-ami, albo tu na pewno do końca tego tygodnia to zrobimy. Także tyle, jeżeli chodzi o nowy content, więc możemy przejść do paczek, zrobimy kilka i później zrobimy player piki i przejdziemy do paczki tej z tytułu odcinka, czyli 25 zawodników 84+. Aha, jeszcze ta paczka darmowa, nie darmowa, tylko z dzisiejszego SBC, 7 zawodników La Liga 81+, bo też na pewno jesteście ciekawi, co z tego leci. I zaczniemy sobie może od paczki za 50 000, a kolejne już tylko te, w których coś będzie. Na dzisiaj nie będzie aż tak dużo paczek jak zawsze, na kolejny odcinek będzie, mam nadzieję, troszeczkę więcej. Zaczynamy fatalnie, jak coś będzie, to się widzimy. Tak, teraz sobie przed chwilą zrobiłem player piki, chciałem zrobić player piki, jednak to SBC jest jednorazowe, nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że jest to błąd, powinno być to powtarzalne i zrobiłem tylko jednego player pika, więc więcej nie otworzymy dzisiaj ani w kolejnym odcinku, więc jeżeli to SBC nie wróci jako powtarzalne, to będziemy po prostu robili prawdopodobnie tą rozbudowę La Liga 80+ w kolejnym odcinku. W sumie możemy sprawdzić cenę, bo tego też nie sprawdziłem. Zobaczmy jaki, 5 rzadkich kart, ogólnie wszystkie złote, jest ok, wydaje mi się, jak za taką paczkę. I teraz troszeczkę mam problem, bo mam całą listę transferów już zapchaną i będę musiał prawdopodobnie quicksellować karty, które będę miał teraz w kolejnych paczkach, ale trudno, powinien to zrobić przed odcinkiem i za bardzo nie mam ich gdzie wrzucić. Chociaż nie, wrzucimy do tego upgrade'u z La Ligi. Dobra, zobaczmy, co będzie w tym playpicku 80+. Oczywiście, że nic. Dobra, Rui Patricio i lecimy dalej do paczek. Dobra, słuchajcie, otworzyłem, myślę, te wszystkie paczki 81+, które tutaj mam i przejdziemy do tej paczki z dzisiejszego zadania z La Ligi. I mamy kartę Timo Desny, tylko żeby to była La Liga. Hiszpania. Lewy obrońca i niestety jest to Liga Portugalska, Grimaldo 89, ale chociaż tyle, że jest pierwszy TOTS dzisiaj trafiony. Dobra, słuchajcie, w kolejnej paczce trafiłem Rubena Diasa, niewymienny duplikat, więc wrzucamy go sobie tutaj do tej rozbudowy 81+×7 i wrzucam wszystkie karty tutaj, które mam, czy wszystkie, większość, które mam tutaj niewymienne z La Ligi właśnie, bo naprawdę cały zespół, praktycznie cały klub mam niewymienne i wszystkie paczki, które otwieram teraz muszę quicksellować, nie mam nawet miejsca na liście transferowej, też mam całą zapchaną, więc troszeczkę mniej paczek dzisiaj będzie po prostu i na jutro podwójna rozbudowa 80+ z La Ligi. Także zobaczmy, co będzie w tej paczce 81+×7, tak? Właśnie z La Ligi i potem przejdziemy do tej paczki za wymianę TOTS. I fajnie by było, gdyby tutaj jakaś karta Team of the Season się pokazała. Dobra, 7 zawodników z La Ligi 81+. Na jakąkolwiek, naprawdę, jakąkolwiek kartę Team of the Season tutaj liczę i nawet nie ma okautu, wow. Wow. Dobra, więc na sam koniec, tak jak mówiłem, największa paczka, w ogóle chyba jedna z największych paczek, gdzie 84+×27. Jak możecie, zostawcie lajka, jak nie słuchacie kanału, zasubskrybujcie, jeżeli robiliście tą paczkę, to piszcie, co w niej udało się trafić, ja naprawdę wam ją polecam. Zamiast tam brać jakieś paczki z gwarantowanym tocem czy coś w tym stylu, wydaje mi się, że warto wziąć właśnie tą paczkę z całej tej wymiany Team of the Season. I jeszcze mi chyba zostało 2 żetony na paczkę za 50 000, ale to sobie wymienię już na kolejny odcinek. Zobaczmy, czy w końcu uda się trafić jakiegoś wielkiego totsa z La Ligi, bo już tocy są 4 dni, a ja jeszcze totsa chyba z La Ligi w ogóle nie trafiłem, z tego co kojarzę. Więc mam nadzieję, że teraz się to zmieni. Zobaczmy, co będzie w tej paczce. Naprawdę ogromna paczka. Tots będzie na pewno, nie wierzę, że nie. Tylko jaka narodowość? Portugalia, prawy pomocnik i niestety jest to Liga Nos i jest to Rafa 92, więc raczej nic większego tutaj nie będzie. Nie przypominam sobie, żeby jakiś TOTS z La Ligi miał 91 czy 90 overalla i byłby jakiś bardzo dobry, więc no niestety. Okej, chociaż tyle, że są 3 TOTSy, 4 informy. Haaland, no chociaż tyle, nie jest najgorsza, na pewno lepsza od tej, co otwierałem ostatnio za wymianę ikon, także do klubu. I jeszcze Leo Messi w tej paczce. Okej, także jest naprawdę dobra, chociaż nie ma jakiegoś wielkiego TOTSa, ale foder jest bardzo duże i to wszystko sobie powrzucam właśnie do SBC o ikonę. Także to było tyle i widzimy się jutro albo w środę chyba w odcinku z gwarantowanym TOTS-em La Liga i mnóstwem paczek z upgrade'ów tych dzisiejszych 80+ i tak dalej. Na razie.